Amstafy są jedną z takich ras, nad którymi wisi niejako takie poczucie, przekonanie ludzi, że jest to rasa psów niebezpiecznych, że to jest rasa psów bardzo ciężkich w wychowaniu, które są agresywne, które sprawiają duże problemy w życiu po prostu z nimi. Wbrew temu, tej ogólnej opinii, Amstafy są świetnymi psami rodzinnymi. Są przyjacielskie, towarzyskie. Oczywiście są świetnymi stróżami, są świetnymi obrońcami i troszkę tej agresywności względem inne psy w nich siedzi. Ale tu tak należy wspomnieć to, co najważniejsze. Tutaj najważniejszą rolą w wychowaniu jest człowiek. Jeśli Amstaff zostanie w odpowiedni sposób wychowany, a później prowadzony, ta socjalizacja z innymi psami, to wychowanie będzie konsekwentne, cierpliwe. Amstaff jest bardzo dobrą rasą i nie wykazuje jakichś nadmiernych zachowań agresywnych. Wszystko zależy od wychowania. Dobrze wychowany Amstaff nie sprawi nam problemów, czy to z ludźmi, czy to w naszym domu, czy też z innymi psami. Ale pamiętajmy, jest to jedna z tych ras, która wymaga naprawdę odpowiedniego wychowania. I wiele osób zapomina, że do takich ras zalicza się naprawdę dużo psów. Psów, które na to nie wyglądają. Siberian Husky, Alaskan Malamut, nawet owczarek niemiecki. One też muszą być odpowiednio wychowane. One też muszą mieć w późniejszym wieku zapewnioną dużą porcję ruchu, żeby się nie nudziły. I Amstaff jest też taką rasą psów. Musi być odpowiednio kierowany, wychowany, socjalizowany i wtedy nie można powiedzieć, że to jest rasa niebezpieczna. Zapominamy po prostu bardzo często, że problem najczęściej siedzi po stronie ludzi, po tym, że w nieodpowiedni sposób wychowali te psy, wyszkolili, a wręcz niekiedy nawet to wychowanie było nakierowane, żeby ta rasa, te psy były ostrzejsze, niebezpieczniejsze. Nie mówię tu nawet, że są te psy szkolone do walk z innymi psami, ale wielu ludzi uważa, że te psy powinny być właśnie groźne, powinny właśnie być takie agresywne, niebezpieczne względem innych psów. Ale to już jest nie za mądre. Pamiętajmy też, że pies to jest zwierzę, które może reagować w inny sposób niż nawet ludzie reagują na niektóre sytuacje wybuchem, agresją, a co dopiero zwierzęta. Więc pamiętajmy, nawet z malutkim psem, czy to będzie York, Shih Tzu, czy całkiem inny, on też może być agresywny, on też może sprawiać problemy. I im większy pies, tym to prawdopodobieństwo nawet przypadkowego uszkodzenia kogoś, potrącenia wzrasta. Amstaff dzięki niejako tej swojej historii był to pies stosowany właśnie jako pies do walk psich. Przylepiło się to do niego i dalej, chociaż te dziesiątki lat upłynęło i te psy są hodowane w ten sposób, żeby te ich cechy rodzinne zostały wyeksponowane, to nadal ta legenda za nimi idzie i nadal wielu ludzi uważa, że są to psy niebezpieczne. W rzeczywistości tak nie jest. Wszystko zależy, tak jak mówię, od wychowania, od człowieka, od właściciela, niekiedy od danego egzemplarza, ale raczej egzemplarze, które są niebezpieczne, nikt takich psów nie będzie oczywiście trzymał i stwarzał zagrożenia dla siebie, dla swojej rodziny i dla wszystkich dookoła. Czyli jest to kolejna z ras, która tą agresję, te niebezpieczne zachowania, chociaż posiada w swoim charakterze, to jednak w odpowiedni sposób wychowana, prowadzona, nigdy ona nie wyjdzie na zewnątrz. Dziękuję za uwagę. Spójrz na film, materiał dotyczący właśnie opisu rasy Amstaffa. W niedługim czasie może pojawią się kolejne materiały o Amstaffie. Wszystko zależy od tego, jak się te materiały przyjmą. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania kanału. Możesz, opublikuj, podziel się, pokaż znajomym ten film. Każda Twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę.